Panie senatorze, przede wszystkim gratulacje. Jakby pan podsumował to, co wydarzyło się w niedzielę w ramach tych wyborów, które za nami? Dziękuję bardzo za gratulacje. No, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mój wynik, no spodziewałem się, że rzeczywiście będziemy też szli tak łeb w łeb i tak rzeczywiście było. Także do ostatnich godzin, zanim już te oficjalne wyniki zostały rozgłoszone, to było nerwowo. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnopolskie wyniki, no myślę, że to jest rzeczywiście rekord. Ponad 8 milionów głosów w skali kraju dla Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze nigdy nie było takiego wyniku. No i dlatego jest z czego cieszyć. A wynik opozycji do Sejmu, weszła Lewica, której nie było dosyć długo. Jest też Konfederacja. Pojawia się dużo nowych twarzy. Co to oznacza? Czy ta opozycja według pana będzie teraz silniejsza, mocniejsza? Nie wiem, czy będzie silniejsza. No, jeżeli chodzi o wynik Platformy Obywatelskiej, to raczej chyba jest słabszy niż to, co było 4 lata temu, chociaż jeszcze nie robiłem takich dokładnych analiz. Jeżeli chodzi o PSL, w naszym okręgu on zawsze był mocny. No i teraz też rzeczywiście wyszło na to, że praktycznie był remis ze wskazaniem na Platformę Obywatelską, jeżeli chodzi o tą konfrontację z PSL-em. Natomiast no, wynik ogólnopolski PSL-u rzeczywiście mnie trochę zdziwił, bo wcześniejsze sondaże mówiły, że na granicy balansują wejścia do Sejmu. No i tutaj te chyba 8,5% z tego, co wyszło już w końcówce, no to rzeczywiście jest spore zaskoczenie. Jeżeli chodzi o Konfederację, też balansowali zawsze na takim progu. Ja przypomnę, do Europarlamentu też dawano im nawet w exit pool 6,5%, później to zeszło o te 1,5% niżej. No w tej chwili chyba widocznie lepiej się postarali, może wyciągnęli wnioski. No w sumie cieszę się, że jest taka różnorodność w Sejmie. Jeżeli chodzi o Senat, no rzeczywiście to tutaj no tych trzech głosów, które nam zabrakło, będzie na pewno ciężej rządowi i w ogóle całemu zapleczu politycznemu. Natomiast no myślę, że sobie poradzimy. Za chwilę zapewne będzie zmiana w rządzie. Pojawią się być może jakieś nowe twarze, nowe nazwiska. Czy przewiduje pan tutaj dużą rewolucję? Myślę, że nie, raczej to będzie chyba kosmetyka, bo jeżeli chodzi o premiera, to nadal naszym kandydatem na premiera będzie pan Mateusz Morawiecki. Natomiast w rządzie, no być może jakieś zmiany będą, ale to już trzeba zostawić to premierowi. Panie senatorze, przed panem kolejne 4 lata pracy na rzecz okręgu, na rzecz Płocka i okolic. Jakie plany zatem, czego możemy się spodziewać? No to znaczy, jeżeli będzie tak jak w tej chwili, czyli 48 senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, no to ja będę miał więcej czasu na pewno na poświęcenie się okręgowi. Bo już pewnie nie będę szefem klubu tak licznego jak poprzednio. Poprzednio mieliśmy 63 senatorów. No i ta praca rzeczywiście musiałem ją podejmować głównie w Senacie. Natomiast w tej chwili będę miał trochę więcej czasu pewnie dla okręgu, z czego się bardzo cieszę.